Józef Szaniawski. I teraz chciałbym opowiedzieć Państwu trochę o tym, jak Ryszard Kukliński czuł się po 1989 roku, kiedy był tak bardzo niezrozumiały przez te nowe władze polskie. Jakie nowe? Stare. Stare nowe. Władze III RP. Nie władze III RP, tylko władze kierowniczej roli partii. Gdyż w 79 roku partia, w 76 partia nie mogła uzyskać statusu kierowniczej roli w państwie, a w 80 roku 31 sierpnia uzyskała. I to nam się mami ukrywać. Dlatego tak jest. Kierownicza rola partii od 31 sierpnia 80 roku nami rządzi. I oczywiście ma Pan rację. Oczywiście ma Pan rację. Staram się też brać punkt widzenia osób, które nie mają tej wiedzy i wyobrażają sobie, że oto powstaje Nowa Polska w 89 roku. I teraz trzeba powiedzieć jasno, w zarządów Tadeusza Mazowieckiego byli więźniowie polityczni. Byli. I Tadeusz Mazowiecki nic nie zrobił. To nie była jego zasługa, że ich wypuszczono. Jednego w listopadzie, dwóch dokładnie było, w listopadzie 89, a drugiego 19 grudnia 89 Józefa Szaniawskiego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że oni siedzą w tym więzieniu, no i tam słyszą zza krat jakąś wrzawę wolności, z jakiejś obrady okrągłego stołu, nie ma już wiadomości, nie ma już dziennika telewizyjnego, to są wiadomości, jak Gazeta Wyborcza wychodzi, niby wolne wybory 4 czerwca, to my dzisiaj wiemy, że to są niby wolne wybory, że wiemy, co to jest Gazeta Wyborcza, ale wtedy była to wrzawa wolności. Mazowiecki, który pokazuje gestem wiktorię, zwycięstwo, prawda? Ale nadal są więzieli polityczni. I to Józef Szaniawski wyszedł z takiego założenia, że to, jak jego zlekceważyli przez te pół roku istnienia niby wolnej Polski, to jest nic w porównaniu z tym, jak zlekceważono Ryszarda Kuklińskiego. Bo też nie te zasługi i nie ta kara. Ryszard Kukliński, wyrok na niego, wyrok kary śmierci przestał obowiązywać tylko dlatego, że zniesiono karę śmierci. I Józef Szaniawski starał się o zrobienie, o kontakt z Ryszardem Kuklińskim po wyjściu z więzienia w celu przeprowadzenia wywiadu z nim. A jeszcze dodam tylko, co jest napisane w tej biografii mojego ojca, którą napisałem. Jest cytat z Jerzego Urbana z 86 roku. Brzmi on tak. Po ucieczce na zachód Zdzisława Najdera i Ryszarda Kuklińskiego w mieszkaniu pana Szaniawskiego zamknięto ostatnią redutę CIA w Polsce. Śmieszne. Myśmy sobie żartowali, że pewnie miałem w misiach albo w samochodzikach ukryte mikrofony i kamery. Reduta CIA. No ale wtedy pierwszy raz ojciec usłyszał o Ryszardzie Kuklińskim. To zresztą przeczytał w trybunie, którą dostawał w ramach reedukacji w więzieniu. No więc do tego Kuklińskiego starał się dotrzeć po 89 roku i spotkał się z nim pierwszy raz w 92 roku. Pisał do, żeby się skontaktować z Kuklińskim, pisał do Departamentu Stanu i Departamentu Obrony. Ryszard, w końcu spotkali się i w 93 roku Józef Szaniawski otrzymał pełnomocnictwo od Ryszarda Kuklińskiego w sprawach rehabilitacji jego osoby w Polsce. Łączyło ich bardzo wiele, lubię bardzo wiele, dlatego się naprawdę zaprzyjaźnili, ale muszę powiedzieć, że Ryszard Kukliński był
załamany tym, że Polacy dali sobie wmówić właśnie, że jest zdrajcą. Dali sobie wmówić, że to, co pisał Michnik w Wyborczej, że no jednak praca z obcym wywiadem to stawia tego człowieka w podejrzanym świetle i jest co najmniej kontrowersyjny. Tak w skrócie można zamknąć w tym zdaniu to, jak opisywano Kubnińskiego. Na nic zdawały się świadectwa amerykańskich urzędników, pracowników CIA o tym, że nigdy nie wziął żadnych pieniędzy. Na nic się zdawały świadectwa Rosjan, sowieckich generałów o tym, że miał dostęp do wszystkich informacji dotyczących Polski w ramach Układu Warszawskiego, a w związku z tym tych planów ataku na Zachód. To jak się, to oprócz tego, że mówiono, że no jest zdrajcą raczej, to jeszcze Wyborcza i postkomuniści i ta różowa opozycja w stylu Unii Demokratycznej Niewolności, to jeszcze mówili, że na pewno nie miał dostępu do takich ważnych dokumentów. I też na nic się zdawały świadectwa politologów amerykańskich, Zbigniewa Brzezińskiego, o tym, że Stany Zjednoczone znacząco zmieniły doktrynę wojenną pod wpływem informacji, które Kukliński przesłał. No i sprawy tych, oczywiście najobrzydliwsze rzeczy, sprawy tego, że pewnie miał kochanki, pewnie miał nałogi i go dlatego GRU trzymało w szachu. No to są najobrzydliwsze esbeckie metody i posługiwali się nimi ci, którzy budowali od podstaw trzecią RP. Dlatego i teraz Józef Szaniawski podjął taką walkę o Kuklińskiego. To była walka bezpardonowa do tego stopnia, że odmawiał zeznań w prokuraturze w 1995 roku. Wezwano w 1995 roku Józefa Szaniawskiego do prokuratury, żeby zeznał, w jaki sposób kontaktuje się z Ryszardem Kuklińskim. I odpowiedział, że nie będzie zeznawać w prokuraturze i przed pracownikami UOP-u, dlatego że jest to instytucja nawiązująca swoją działalnością do Służby Bezpieczeństwa. I im bardziej pluli na Kuklińskiego, tym mocniejszych argumentów używał Szaniawski. I Kukliński nawet się trochę obawiał tego, bo z natury to był człowiek skromny i raczej nieśmiały. I to dlatego udało mu się tak długo w takiej konspiracji wytrzymać. W związku z tym między panami była dość, była ogromna przyjaźń, choć bywało, że szorstka. Natomiast rzeczywiście w 2003 roku Kukliński także napisał kolejne pełnomocnictwo dla Józefa Szaniawskiego, w którym miało służyć pomocy w przeprowadzeniu się do Polski. Ryszard Kukliński chciał wrócić do Polski. A zmarł w Stanach Zjednoczonych, dostał wylewu w swoim domu, analizując kolejny artykuł w gazecie wyborczej na jego szkalującego. Ja w pewnym momencie myślałem, że to może nie jest prawda, że on dostał wylewu nad gazetą wyborczą. Ale dostałem informacje z różnych źródeł na ten temat i okazało się, że było to, że tak rzeczywiście było. No i 3 miesiące to było w grudniu i 3 miesiące później w lutym zmarł w szpitalu. Natomiast
Jeszcze wracając do tego, jak Józef Szaniawski prowadził tę sprawę Kuklińskiego. Otóż postanowił, że nadał Kuklińskiemu taki tak bardzo bohaterski rys tego pierwszego polskiego oficera w NATO, Konrada Wallenroda XX wieku. To, co zrobił Kukliński, nazwał samotną misją. I gdy w 1998 roku Kukliński przyjechał do Polski, okazało się, że witają go tysiące ludzi na ulicach. On był tym zaskoczony. Ta wizyta rzeczywiście była zorganizowana tak, jakby to była wizyta jakiegoś prezydenta na przykład Stanów Zjednoczonych. Wykład na Zamku Królewskim. Odsłonięcie pomnika Katyńskiego na Placu Zamkowym. Wystąpienie w Sejmie. Wystąpienie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I teraz pytanie, czy dzisiaj, patrząc na to, możemy uznać, że to było zrobione z przesadą. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dzisiaj w czasie właśnie tym 2014 roku, w okresie braku autorytetów, gdzie ogranicza się lekcje historii, tak że część młodzieży w ogóle nie ma XX wieku, czy tam po II wojnie światowej, prawda? No jak to jest możliwe? W tym kraju nie ma miejsca takiego, które nie byłoby poświęcone przez krew Polaków tylko w XX wieku. Dlatego uważam, że potrzeba nam takiego bohatera, jakim jest Kukliński, i dlatego w Muzeum Kuklińskiego postanowiłem robić także spotkania, które nie dotyczą bezpośrednio Kuklińskiego, żeby przyciągać ludzi, którzy się interesują także innymi sprawami. One oczywiście wszystkie dotyczą spraw patriotyczno-niepodległościowych. I dlatego na przykład zaprosiłem w czerwcu zeszłego roku pana profesora Gontarczyka w urodziny generała Jaruzelskiego, zaprosiłem najlepszego znawcę jego życiorysu, żeby go jeszcze raz przybliżył. Są wystawy, teraz jest akurat wystawa dokumentów dotyczących Ryszarda Kuklińskiego, zresztą te dokumenty, które są wystawione w muzeum, są także w tej książce Pułkownik Kukliński, Polska samotna misja. Wystawa Stan wojenny w dokumentach, wystawa poświęcona Katyniowi. Okazało się, że taka placówka może przyciągać, taka niewielka placówka może przyciągać bardzo wielu ludzi. Był ostatnio ambasador Stanów Zjednoczonych w muzeum, który w swoim wpisie do Księgi Pamiątkowej zamieścił informację, że jest to bardzo znaczące miejsce dla stosunków polsko-amerykańskich. To pewnie ma wyjątkowe znaczenie także w tym okresie ataku Rosji na Ukrainę. Ja nie wiem, mamy czasu, ale jeśli może podzielimy spotkanie na... bo teraz minęło 40 minut, teraz może bym poprosił, zaproponował jakieś Państwu pytania, bardzo chętnie podyskutuję. Dobrze, także serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Pan Filip Frontkowiak będzie odpowiadać i proszę bardzo, czy ktoś z Państwa? Czy zajmował się Pan, czy zetknął się Pan w ogóle z 45 zasadami zniewolenia Polski powojennej opracowanej w Moskwie 2 czerwca 1947 roku? Nie, nie słyszałem, nie pracowałem. A
To polecam, bo tam jest między innymi 40 zasada, że jakby przeciwników należy likwidować w przypadkowych okolicznościach, na przykład katastrofy smoleńskiej, co mieliśmy w Smoleńsku, co jakby też jest zbieżne ze stanowiskiem z konferencji pana Putina, że prezydenta wybranych w legalnych wyborach przeciw niewygodnego najlepiej uśmiercić. To jest jakby najlepsza metoda pozbycia się. No a nawiązując do tych środków, które zaistniało, to polecam jakby takiego spotkania na temat przybliżenia społeczeństwu, znaczenia zdrady narodu polskiego 31 sierpnia na rzecz kierowniczej roli partii i sojuszy międzynarodowych, gdyż to właśnie jest przyczyna tego, że jesteśmy w tym miejscu, że polska racja stanu się nie liczy, że nie ma żadnej opcji politycznej, która by stanęła przeciwko likwidacji Stoczni Gdańskiej. Tutaj na Pomorzu, że tak powiem, nie było lepszego zakładu, który by produkował i sprzedawał swoje wyroby z powodzeniem na rynkach światowych. To nie Polacy, nie Rosjanie, a rynek światowy kupował statki i to była niewygodna stocznia dla konkurencji, a dla naszych liderów z Unii Wolności typu Lewandowski, Balcerowicz i Olechowski tereny, żeby się wzbogacić i swoich kolesiów, pan Szlanta był okrzyczany złodziejem w Radomiu, z taką ksywą ruszył na podbój Banku Europejskiego i podbój stoczni i w wyniku likwidacji stoczni polskich został milionerem. Skoro pan już mówi o tym konferencji prasowej Władimira Putina, tej ostatniej, to chciałbym, polecam państwu odezwę Wiaczesława Mołotowa z 17 września 1939 roku po ataku Rosji na Polskę. To było przez radio, ale to jest spisane. Myślę, że nie jest to, nie będzie to problem znaleźć w internecie. I znajdą tam państwo co najmniej 4 punkty sformułowania, które były identyczne z tymi, których użył Putin teraz na konferencji. Gdyby zamienić słowo Polska na Ukraina, to wyszłoby właściwie na to samo. No, rosyjska dyplomacja jest w takich sytuacjach dość przewidywalna, bo Gruzja, jak wiadomo, też została zaatakowana w 2008 roku pod pretekstem uciskania na rosyjskiej ludności, prawda? To samo było 17 września 1939 roku w Polsce i to samo jest teraz na Ukrainie. Bardzo państwu polecam takie właśnie porównanie. Wiaczesław Mołotow 17 września 1939 roku i Putin, ostatnia konferencja prasowa po ataku Rosji na Ukrainę. Proszę państwa, mnie zawsze denerwuje najbardziej nie Polacy Słowianie, a Polacy w ogóle, szczególnie mają to poczucie takie, że zdrada to dla nas jest tak kuje, że bardziej chyba emocjonalnie zaangażowanego narodu na świecie nie ma. Powiem teraz dlaczego to jest wykorzystywane przez właśnie przeciw pułkownikowi Putnińskiemu, zarzucając mu zdradę. Teraz powiem tak. Ja byłem w latach 67-69 w wojsku, w bazie takiej nad jeziorem Miedwie, gdzie z jednej strony było kilka jednostek polskich, po drugiej stronie tego jeziora Miedwie była baza rosyjskich MIG-ów. I w tym czasie, wtedy już po połowa mojej służby, przyjechał do naszej jednostki ze Szczecina z pułku, politruk naczelny pułku, i zrobił nam apel i zaczął tekst taki odstawiać. To było w sierpniu, jak się nie mylę. Bo w każdym razie się okazało, że zakomunikował nam, że jest bratnia udzielana pomoc jednostek Wojska Polskiego Czechosłowacji zagrożonej tam przez 10. amerykańską armię polową, która już zbliża się do granic Czechosłowacji. To miało uzasadniać jakby nas, to znaczy żołnierzy do tego, że pokój światowy jest zagrożony.
Pułkownik Ugliński w tym czasie widział, był akurat doświadczał i on, akurat jak znam teraz tą biografię, znamy wszyscy, pierwszą wątpliwość chyba miał właśnie po tej bratniej pomocy tej naszej armii, jaka jest rola polskiej armii, zadanie jakie jest w ogóle w tym Układzie Warszawskim. Układ obronny warszawski miał pomagać. No to pomógł nam, pomógł braciom Czechosłowakom w taki sposób, jak pomógł. Następnie rok 70. To nie byłem na filmie jak Strong, Jack Strong, ale tam zdaje się dosyć emocjonalnie pułkownik wtedy się już, chociaż był spokojny, to zdaje się, że ci, którzy byli świadkami jego, najbliższymi kolegami, to widzieli jego reakcję na tę właśnie grudniową masakrę gdyńską. No i wtedy się chyba już nie ma wątpliwości, do czego armia jest nasza kwalifikowana, jej zdolność obronna, tak, przed obronności socjalizmu nie oddalej i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, tu jest, to były sprawy może emocjonalne, tak, ale jeżeli pułkownik Ugliński miał wiedzę w czasie tych ćwiczeń takich strategicznych z towarzyszami radzieckimi, że tam pod piłą osobiście dotykał, towarzysz, to jest, to tutaj jest ta atomowa, strefa bezatomowa w Polsce, plan Rabackiego wtedy obowiązywał. I on miał wiedzę o tym, że jemu się zimno, pod go zimno oblał, jak pamiętam z tych kiedyś takich relacji, które jeszcze, jeżeli właśnie na tym czasie tych ćwiczeń sztabowych Układu Warszawskiego. Pułkownik Ugliński mówił osobiście, zresztą przez jakiegoś tam tych wojskowych oprowadzany, no przecież miał tą wiedzę, to była tylko niewielu znana. Nawet generał Wojska Polskiego chyba ta wiedza nie była znana, że u nas stacjonują te rakiety radzieckie z głupicami. I tą wiedzę, gdyby on zatajnił, to ja uważam, że to by była zdrada taka, że gdyby ją zatajnił i nie po prostu nie ujawnił tego w sposób oczywiście taki, który najmniejszą szkodę Polsce i pokoju się to było. To ja bym tylko tyle miał. Dziękuję. To prawda, no, jeżeli szukamy dzisiaj zdrajców polskich, no to tych, którzy oddali Polskę w ręce Rosji, czy Rosji Sowieckiej, albo ci, którzy utrzymywali tę władzę tutaj, bo oczywiście Kukliński zdawał sobie sprawę, że bez względu na to, czy jest to Rosja carska, czy jest to Rosja sowiecka, dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, można powiedzieć, czy to jest Rosja Putina, to ta imperializm rosyjski jest taki sam. Te plany strategiczne podboju terytoriów strategicznie ważnych dla Rosji są takie same. Powiem Państwu ciekawą anegdotę. Jak przyszli Chińczycy, chińska wycieczka do muzeum, i tłumaczyłem im, że polski rząd był uzależniony od Moskwy i to był taki, taki bohater, to oni, Chińczycy, dla Chińczyków było łatwiejsze do zrozumienia to uzależnienie Polski od Moskwy niż dla ludzi Zachodu. Ponieważ Chińczycy doskonale wiedzą, czym jest imperializm rosyjski. Oni złego słowa nie powiedzą o komunizmie, ale już o agresji rosyjskiej, o spadochroniarzach i właśnie tego typu jednostkach, jak teraz tam ganiają po Ukrainie, po Krymie, to oni to doskonale znają. Najgorsze jest to, że Rosjanie nam nie zapomną w ogóle Piłsudskiego, nie zapomną się potem Kuklińskiego, pułkownika, nie zapomną 80 roku. Oni będą pamiętać, to chyba nas nie będzie. Oni nam nie podarują niczego. Nie wierzę, że oni nam podarują to. W ogóle Kukliński to był dla nich sól w oku. I w ogóle naszym. Tak długo tego nie zapomną, jak my im nie zapomnimy. Ja bym chciał zapomnieć. Teraz to sformułowanie i teraz to sformułowanie. Tak, Rosja,
to trzeba powiedzieć też jasno. Rosjanie nie dają o sobie zapomnieć. Naprawdę, ja jestem przekonany, tak jak tu wszyscy siedzimy, nikt nie chce złych relacji z Rosją. Tylko no, nie da się z takim państwem imperialistycznym mieć normalnych stosunków. I to sformułowanie Putina, że w Polsce byli, w polskich obozach, czy w Polsce byli szkoleni ci bojówkarze, bojownicy z Majdanu, jest bardzo niebezpieczne. Jest, bo to jest właśnie szykowanie gruntu pod antyrosyjskie nastroje, pod ten argument antyrosyjskich nastrojów w Polsce. Co właśnie powiedział kiedyś prezydent Lech Kaczyński właśnie o tym. A jeszcze zobaczycie państwo, jaką odegrają rolę, odegra rolę w tym sprawa podpalenia budki strażniczej 11 listopada z tyłu ambasady. Tak, chciałbym zadać pytanie Stanisław Mazurek. To, co zapytam, dotyczy pana osobiście, jest bardzo bolesne, ale leży mi również bardzo na sercu, dlatego zadam to pytanie. Jak wszyscy wiemy, po 2010 roku była seria wielu tak zwanych samobójstw bądź zagadkowych zgonów. Dla wielu z nas, myślę, śmierć Józefa Szaniawskiego, tragiczna, również wpisuje się w tą serię. Wiemy, że był, nie był alpinistą, ale był doświadczonym tatarnikiem, wielokrotnie bywał w górach i nagle taka śmierć. Czy pan ma jakiś pogląd w tej sprawie, jakąś wiedzę? Dziękuję. To ja może opowiem, jak to wyglądało, o ile wiem. Podzielę się z państwem moją wiedzą w tej sprawie. Ojciec stał mniej więcej o 6.30 i pierwszą, może drugą kolejką na Kasprowy wjechał. Spał zresztą w Kuźnicach przy kolejce. Tego dnia, jak wykazała sekcja zwłok, prawie niczego nie jadł. Rozmawiałem, była dobra pogoda, były chmury, które sięgały do połowy szczytów, ale one się rozeszły gdzieś około godziny 9, 8, 9 one się rozeszły. Tak, więc później była dobra pogoda. Wiadomo, że ojciec nic nie jadł. Wiadomo, że czuł się dość dobrze i mogę to państwu potwierdzić, dlatego że ostatnio otrzymałem nagranie wideo. Ktoś wchodził sobie na Świnicę i robił kamerą pejzaże. Filmował sobie, wchodził w tym samym czasie co ojciec mój. I ojciec dokładnie 13 razy pojawia się w kadrze na tym filmie, więc widzę, jak idzie i w jakiej jest kondycji. Ja zadzwoniłem o godzinie 9 tego dnia, około 9 do taty. Mówię, że się świetnie czuję, jest jednym z pierwszych na Świnicy, mówił, że jest na szczycie. W tym momencie pewnie rzeczywiście był na szczycie, skoro odebrał telefon. I później, na szlaku, na tym filmie wideo widać sporą grupę ludzi, ale są to ci sami ludzie cały czas, przez całą tę podróż, tę spinaczkę. I cóż, wiadomo dokładnie, w którym miejscu to się stało. Top nazwał to nawet terenem łatwym w swoim raporcie. Jestem akurat zaskoczony, bo to w zasadzie żadnego miejsca w Tatrach nie nazywa terenem łatwym.